Tylko u nas. Jan Igi zdradza. Tak. Co wydarzy się po nowym roku? To wszystko jest ustawione, no. Kurde, kiedy ty w końcu będziesz kandydował na prezydenta? Jutro. No. Zapraszamy. Kochanienka, dobrze, tylko jutro. Tylko jutro. Szanowni Państwo, to jest nowa bitwa Skrable. Małgorzata Jamroży, Margaret. Igor Śmiałowski, Young Iggy. Na miejscu. Robert Makłowicz. No i pytanie od razu za 100 punktów. Robercie, czy ty kiedykolwiek jakiś miałeś pseudonim artystyczny albo ksywkę wśród znajomych? Mam. Bobek. Bobek? Tak. Makao po makale. Bardzo pięknie. Bobek. No, sam sobie ją wymyśliłem w dzieciństwie. Czemu? Robert. Po prostu Bob. Bobby. Jak Bobby Bob, po angielsku. To duży Bob, Bobek. A mały Bob to Bobek. Bobek. Yeah. Bardzo ładne. I od razu pasuje do tego mema ze zdjęciem. To jest pseudonim, z którego można być dumnym, bo przecież Bogumił Kobiela był też Bobkiem. Wielki to aktor prawda. Jednak. To prawda, to prawda. Wszystko się pięknie składa w całość. Bobek. Moi drodzy, zebraliśmy się tutaj dzisiaj, żeby pograć się w Skrable. Ja rozumiem, że słowa tylko po fińsku można dzisiaj. Tylko i wyłącznie, więc to będzie taka lekka ekwilibrystyka, ale myślę, że damy radę. Po każdej rundzie osoba, która zdobyła najmniej punktów, losuje zadanie. To zaczynamy. A może być po hiszpańsku, czy nie? Raczej nie. Chyba, że się cała reszta graczy zgodzi na to. Czyli co, ja pierwszy? Tak. Czyli mamy 8 punktów, dobra. Słuchajcie, ja uderzam w premię. Dobra. 9. No i chodzi o to, że jak ja na przykład bym chciała tutaj, to już nie mogę, bo tu się do nim będzie zgadzało. Tak. Muszą ci się z każdej strony chyba słowa zgadzać. Tak. Jeżeli jakaś płytka dotyka innej, no to musi od razu tworzyć słowo. Przepraszam. A się boję, co dalej ułożysz. I to jako? To... O którą ci chodzi? Można wybrać sobie. A na przykład... Bardzo pięknie. Pałam? Udało się. 11. Wyszłaś z opresji. Wygrywasz tę rundę, czyli serio? Robert, ty losujesz zadanie teraz. Użyj pałeczek, żeby wydobyć ze słoika groszki. Wszystko. Ale czuję, że trafiło na dobrego kontrolę. Zawodnika. Tak, myślę, że tutaj się dobrze złożyło. Wybrnęliśmy z opresji, bo... Pełne skupienie. A tu są groszki. Ale są też groszki białe. Ja. Jedzenie pałeczkami ma niezwykle głęboki sens. No bo to jest przecież konfucjanizm. Czyli pewnego rodzaju w ogóle filozofia, zupełnie inna. Bo zobaczcie, jak my jemy nożem i widelcem, to jesteśmy w stanie ogromne kawały szybko wsadzić sobie do gęby. W związku z tym się szybko napełniamy. Czyli bardzo niezdrowo. I bardzo niezdrowo. Nie da się żreć pospiesznie pałeczkami. No można by tak wrzucać, ale skoro to jest podzielone. Czyli to jest dobre dla diety też. Je się dłużej, lepiej się je. No w ogóle to jest bardzo logiczne. To idealne dla mnie. Jak się dorwę do jedzenia, to nie przestaję. Nie potrafię przestać. Jak powiedzieli Niemcy, dust is logisch. Logisch. Zrobiłem. No to fantastisch w takim razie. Fantastisch. Mamy to zrobione, prawo? Gratulacje. Spałam. No i co? Głupio wam teraz? Bardzo. 12. Dwanaście groszy, tylko nie płacz, proszę. Jest słona. Grubo grasz. Ty też miałeś bardzo... No nie chcę powiedzieć, że ciężko, ale dynamicznie dużo robiłeś. Dużo grałeś koncertów. Miałem dynamiczny cały rok. No właśnie. Miałem dynamiczny cały rok, no ale to był akurat wspaniały rok. Mnie to cieszyło, jakoś nie dotknęła mnie ta pandemia tak za bardzo i dzięki Bogu, szczerze. No ja się cieszyłem strasznie, no jakby te koncerty, które teraz poszły, to wbrew pozorom chyba najfajniejsze, najmocniejsze teraz, masz najbardziej liczne. Masz coś sobie z karkiem zrobiłeś, jak się czujesz? No, rzucę w końcu worki w tłum? Rzucę. Dzisiaj jeszcze ciężko, ale już lepiej niż wczoraj na przykład. A czy komuś rękę złamałeś? Przedwczoraj i
Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, nic że nie. Nie wiadomo na ten temat. Ale nie sprawdzałem wszystkich DM-ów, więc bardzo możliwe, że ktoś jeszcze się odezwie. Czyli po prostu udaje, że tam nic nie wpadło ewentualnie. Tak, ja nie wiedziałam, że wszyscy zachwyceni, bo mówimy o tym, że rzuciłeś się w publiczność ze sceny. Tak dosyć wysoko to było. Było twardo, no. Nie spodziewałem się, że jest na tyle wysoko i... Gdyby nie był raperem, zostałbym... Nie wiem, poleciłbym w kosmos. Chciałbym być astronautą. Nie było amortyzacji, tylko było strasznie twardo, aż mi się szyję odgięła, no. Trzeba uważać w Niemczech, bo oni mogą mieć na głowach pikelhauby i jak się wtedy rzuci... Nie. Mamy 6. Nie tych ćmów przecież. Pewnie w niektórych regionach, język polski nie jest prosty. Język polski trudny język. Tak. A, masz? No nie masz oja? A, no mam, patrz. No i gratulacje, Gaia Hornby Records. Brawo. Dziękuję, no. I co, i teraz chcecie podpisywać nowych artystów? Przesłuchujesz ich? Tak. Dostajesz demówki? Mnóstwo, tak dostajemy, mnóstwo dostajemy demówek, ale jest z tego stafu w Polsce. W sensie, że... Jest? O Boże. Gdzie jest dużo stafu? Z jakim raperem ci się najlepiej współpracowało? Z Margaret. Ja jestem bardzo krytyczna, więc na razie tak jestem, że dużo jest fajnie. Że dobre, a dobre. Że dobre, ale jeszcze... ale to dobrze, to idealna osoba na rozwój. Pod jej skrzydłami wszyscy będą dawać radę. Żył. Żył. Dobra, i to jest... Potrójna premia literowa, ale skosiłeś. Kurde. 15, 16, 17, 20. Robercie? Co wybierasz? A, co wybierasz? Kupić pączka i odkryć, że jest bez nadzienia, czy znaleźć koperek w pudełku po lodach w zamrażarce? Ależ on żre koperek. Znaleźć koperek. No. Zjeść pizzę z ananasem, czy sernik z rodzynkami? Sernik z rodzynkami. Naprawdę? Nie lubię serników. W zasadzie w ogóle. Jeśli już to na zimno, bo pieczone serniki to są takie bałabuchy po prostu, no. Więc określiłbym je brzydkim słowem. O, proszę. Wypić posoloną herbatę czy kawę z cytryną? Posoloną herbatę, pije się posoloną herbatę. Kawę z cytryną? Też, ale ja wolę posoloną herbatę. Posoloną herbatę się pije? Tak. Ja. W niektórych kręgach na pewno. Ja. I ze zjełczałym masłem jeszcze. O, zjeść zupę mleczną z kożuchem, czy wypić szklankę soku pomarańczowego po umyciu zębów? Ja bardzo lubię kożuchy. Kurczę, cały czas ja wybieram w głowie inne odpowiedzi, dokładnie przeciwne. Zjeść jajecznicę z ketchupem, czy kanapkę z żółtym serem i dżemem? Obie opcje odpadają. Niemcy jedzą currywursty i do nich używa się ketchupu curry. I to jest dużo lepszy ketchup. Mam też ketchup, nawet mam parę, mam też ketchup z jalapeno i ketchup z chipotle. Dobra. A co dla ciebie, Robert, jest takim największym obciachem kulinarnym? Albo takim nawykiem jedzeniowym ludzi? Rosół z ziemniakami. Nie jadłem wczoraj rosołu, nie jadłem rosołu od miesiąca. Od miesiąca już nie jadłem rosołu. Następne pytanie. Naprawdę? Rosół z ziemniakami? To rosół z ziemniakami. Kropne, nie. Jest potrójna. Słowna czy literowa? Dipik. A jaki dipik? No, maleńki. Potrójna premia literowa, czyli mam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bardzo ładnie. Dobra. G. Tam jest chyba słowna. Nice. Ale skoro już przy układaniu jesteśmy, to ty, Robert, sobie wszystko tak ładnie poukładałeś, że założyłeś sobie YouTube'a i bang. Strzelił, po prostu wystrzelił w kosmos. I powiem ci, że to jest pewnego rodzaju fenomen, że jeden człowiek tak łączy pokolenia i że te same rzeczy potrafią zainteresować i młodszych, i starszych, i ty masz fanów wśród po prostu każdej grupy wiekowej. Jesteś bardzo miła, więc nie, nie powiedziałaś. Nie, ja po prostu znam fakty. Nie najmłodszy w dodatku. A my wszyscy bacznie oglądamy. To było no, niezwykle Igi, właśnie, bo ty oglądasz nie przecież. My bacznie oglądamy. Niezmiernie miło. To było ożywcze i to sprawiło, że poczułem się po raz pierwszy zarówno twórcą, jak i tworzywem. No tak. Bardzo ważne, żeby być i twórcą, i tworzywem. To prawda. Plus u ciebie to też jest tak, że to jest taki bardzo, można, no, nie chciałabym użyć słowa biznes, ale jest to rodzinny biznes właściwie, rodzinna pasja, znaczy, wszystko no, robicie razem. W słowie biznes nie ma nic złego, tylko że w tej chwili jest się samemu sobie sterem, żeglarzem i okrętem. To ja wybieram tych, z którymi współpracuję, firmy. To wszystko zależy ode mnie. Kiedyś nie miałem na to żadnego wpływu. Czy ma pan pożyczyć 10 zł? Mam. Pogadamy się po prostu. Jasne.
jak się z telewizji, to i tak każdy program w zasadzie ma jakiegoś sponsora, partnera, tylko że pieniądze za to dostaje telewizja i nie masz wpływu na to, no czy tak. Przed twoim programem pojawiają się reklamy środków z Dentex na przykład, czy też środków do przeczyszczania rur. Ja tak mam, z Okiem tak mamy nawet jak sobie rozmawiamy, że oglądamy sobie i mówimy kurczę. Czyli co cię najbardziej zainteresowało na YouTubie ostatnio, Roberta? No właśnie te szampany, które były w Chorwacji, które wyławialiście i właśnie pan mówił, że są tam najlepsze warunki do dojrzewania szampanów. Słuchaj, i one były porośnięte. Ja mam na imię Robert. Panie Robercie? No, dziękuję bardzo, a ja Igor. ale tak, no te szampany i to jest niesamowite, że one w sumie tam dorastają i fajnie wyglądają. Ciśnienie, tak na klipy stałe wziąć. Ciśnienie, stała temperatura, bo woda oczywiście się ociepla w lecie, ale tylko ta na powierzchni. Natomiast jak jest coś zanurzone bardzo głęboko, a one są głęboko, to jest stała temperatura i wino doskonale dojrzewa. To odkryli zupełnie niechcący kiedyś, wyławiając z jakiegoś statku szampany jeszcze z początków XX wieku. I okazało się nie dość, że one, że im się nic nie stało, to że są doskonałe. No i to jest teraz metoda. Gdyby był pan serem, to jakim? No dojrzewającym oczywiście. Wezmę więcej tych tutaj, żeby pani nie musiała tak chodzić. Zresztą w ten sposób też się starzy wino czerwone, że się je trzyma w takich butelkach, te butelki porastają koralowcami. Fantastycznie. Ja na przykład wygląda. O tym nie słyszałem, dla mnie to jest pierwsze, a wygląda to fenomenalnie, jak w ogóle płyniesz sobie, żeby wyłowić tego szampana i możesz sobie go tak, wiesz, ile, tam, ile one leżą na... No parę lat leżą, tam, ja. Żeby to miało sens. To jest hardcore, no. Jak droga jest taka butelka? Około 100 euro. Okej. Okay. Ale no, można się złożyć. Myślę, że tak. I potem sobie kupić coś taniej. Jedną wypić tam na pokładzie, a potem w ramach tego. W ramach tej podróży do tego szampana. Jeszcze są ostrygi, świeżo wyławiają. Najpierw się płynie, wyławiają ostrygi, potem wyławiają szampana i to na pokładzie. Jest tutto completo. Jezus, jaka to zwycięża. Bo ja w ogóle, Robercie, uważam, że ty powinieneś wystawiać faktury i Dalmacja powinna ci płacić grube pieniądze za to, ile ty tam ściągasz turystów. Za promocję, tak, kulturowy rozwój tego obszaru, jak najbardziej. To jest powszechnie wiadoma informacja, że wszyscy tłumami walili no, do Dalmacji po twoich wszystkich chcę filmach. Chcę powiedzieć, że programach. W tym miejscu, gdzie mieszkam, Półwysep Pelieszac, w tym roku Polacy po raz pierwszy byli numero uno, numerem jeden, jeśli chodzi o gości zagranicznych. A co to jest fon? Dokładnie. Fon? No, fon. To są fony, w sensie, jak się pisze na przykład teksty i że się zgadzają fony, czyli sylaby. A, rozumiem. Ale nie wiem, jaka jest taka... A zdrobnienie od telefonu po prostu nie działa? Też. A tak, tak. A, widzisz. Ja to tak przekminiłem i się zgadza chyba, nie? Wydaje mi się, że dopuszczalne. Jednostka poziomu głośności dźwięku. Dobra, jesteś. No i widzisz. Tak. Dobra. Ale ja się musiałem spytać, ponieważ wiecie, ja się... Cały czas uczę. Ja się w biurze jak uczę, w pracy się uczę, w samochodzie się uczę, ja się cały czas uczę. Grając z Skrabla się uczę. No to teraz. Może tak. Kiedyś zostanę prezydentem. No. No wszyscy na to cały czas liczą. Cały czas. Ja widzę, że na YouTubie to po prostu wszyscy cały czas komentują, kiedy ty w końcu będziesz kandydował na prezydenta. Jutro. No. Zapraszamy. Kochanienka, dobrze, tylko jutro. Tylko jutro. Maniano. Igi, dynamiczny rok za tobą, co przed tobą? Bo ty jesteś zawsze taki bardzo skryty, jeżeli chodzi o to, co wypuszczasz do mediów i co się w mediach pojawia. Mam wrażenie, że czasami taka właśnie tajemniczość trochę chyba mówi więcej niż takie właśnie. Twoim największym fanem jest mój tata. Mógłby konkurować na największego jakiegoś fana. Mogliby zrobić quiz i mój tata mógłby podnosić. Myślę, że tak, mój że dałby radę. Mój tata mógłby stage diving z tobą zrobić. No i zdecydowanie, tak, no. Myślisz, żeby no go złapali? Tak, ale to mało jest, mało się obłowi. Myślę, że ciężkie zadanie, ale myślę, że uniesie. No na pewno coś na samym początku przyszłego roku się pojawi. Co... Czyli już właściwie, tuż. Tak, no zdecydowanie. W zasadzie miesiąc został, tak trochę już odliczamy.
To będzie single, to będzie płyta. Nie to mogę będzie ci nic więcej Ojo, powiedzieć. To będzie Yankee Gil. Nie, to będzie coś na pewno większego niż tylko jeden singiel. Co robisz w domu, kiedy nikt nie patrzy? To będzie taka rzecz, której się nikt nie spodziewa kompletnie. Na pewno to nie będzie standardowe wydanie. Tylko takie, którego u nas ludzie mogliby się spodziewać. Takie kompletne zaskoczenie. Czyli tylko u nas. Tylko Yang Iggy zdradza, tak. Co wydarzy się po nowym roku. Dokładnie tak. No dobra, jeszcze chyba nie mam innego wyjścia. Muszę jednak, tak. Tak. Bądź odważny. Muszę. Ciemny. Chciałem 24, być zachłanny 6, 7, i mieć więcej. No. Ale to nie wychodzi właśnie. Nie. A ty, Igorze, pochodzisz skąd? Urodziłem się w Poznaniu, a wychowałem się w Gdyni. Ja teraz mieszkam pod. Ale generalnie pod Gdynią? Tak. Uwielbiam Gdynię. Ja mieszkałem kiedyś w Gdyni jako mały chłopiec w domu marynarza przez pół roku. No ja uwielbiam to miasto. Uwielbiam fajne miasto. Gdynia jest cudowna. No to pytanie, czy reszta teamu się zgadza na uznanie Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi? Ja się zgadzam. Ja te... Dzięki. Bramc. Nie chcę cię martwić, Robert, ale losujesz zadanie. Chyba że chcesz komuś oddać na przykład. Możesz komuś ścisnąć. Znowu przegrałem? Dobrze, tak. Losuję. Ale możesz komuś... Jeśli się nie udało tego zadania wylosować, skromny. Słuchajcie. A nie, to nie chcesz? Nie to? Dobra, passa. Nie no, nie chcę. Ja to nie właśnie chcę. Się staram trzymać z dala. Czy wiesz, co to zadania i skąd pochodzą? Pierre Kaczewnik, tatarski, czebureki, również tatarskie, ruchanki. Jest parę pornograficznych niemal rzeczy. Chyba coraz bliżej tego łysego. Nie wiem, z jakiegoś filmu niemieckiego. Na pewno. Na przykład Excessen in die Frauenklinik. Fizioły, nie wiem. Ale na przykład nie wiem, czy wiecie, co znaczy rucha cipo po węgiersku. Wiem, sklep z butami. Tak, bum. Buty wyjściowe, ja się ostatnio dowiedziałam, byłam zachwycona, naprawdę. Bardzo pięknie. Nie bo rucha bolt to jest sklep z butami, a rucha cipo. Nie, to nie, coś mi się pomyliło. Dobra, to zrobimy tak. Potrójna premia literowa niestety tylko. Co te fonty? Liczba mnogot fondu. Font to jest bulion, wywar. O. Dobrze mówię, że 15, tak? Fondy? Font to jest bulion, tak wygasz? Tak, ale no to będzie liczba mnoga od fondy. Fondy. Dlaczego mówi się na przykład fondant czekoladowy? Fondant. Fondant. Że roztopiony. Okej. Okay. Czyli, że fondant to jest po francusku tak, jest, no? Roztopiony? No. Oui. Awele? Jaką nie swoją piosenkę jesteś w stanie śpiewać obudzona z głębokiego snu w środku nocy? To miasto wielu tchnień, kędzierzyn, kędzierzyn, ma własny MDM, kędzierzyn, kędzierzyn. Ja zrobiłam keto. Keto. Twój jedzeniowy guilty pleasure to? Nie, w ogóle ja lubię jeść, nie wiem czym guilty pleasure, jedzenie. Żadnym kebab upokorzenia po moim razie? Kebabu, wiesz co, nigdy się tak nie upokorzyłam kebabem, no. Iggy, doczekałeś się. Zadania? Losowanka. Ja. Dostajesz dodatkową kolejkę. Drugi ruch z rzędu. Zapraszam. Ja. Muszę sobie odbić ze wszystkie poprzednie razy. W kuchni ukryliśmy woreczek z dodatkowymi literkami. Jeśli go znajdziesz, możesz zdecydować, co z nimi zrobisz. Znowu, kurde, no. To wszystko jest ustawione. Jestem złotym dzieckiem, no. Po prostu. Nie, reasumpcja, tym razem reasumpcja. Ale ja decyduję, co z nimi zrobię. No właśnie. Czyli co, mogę zrobić możesz wszystko? Przekazać na cele charytatywne, oczywiście. No, ciepło, zimno, letnio. Letnio, zimno. Dobra, ale to już było gdzieś cieplej. No. Nie mówisz o woreczku. Nie mówisz o tym woreczku. Cieplej. No dobra, nie znalazł. Kolej. Cieplej. Cieplej, cieplej. Tak ciepło, że wszędzie zimno. No dobra, mamy. No dobrze, ale masz. Tak ci będzie lepiej. A jaki jest w Europie taka stolica jedzeniowo? Taka twoja ulubiona. Że w ogóle na każdym rogu są świetne rzeczy. Myślę, że dużo jest tam, ale... No i jest, ale jednak chyba Madrid. Madryt? Madryt? Ja nawet nie wiem, jaka kuchnia jest taka, wiesz... Nie, ja nawet nie wiem, jakieś danie takie z Madrytu, które bym sobie powiedział, że wow, to jest rzeczywiście z Madrytu. Jakaś jedna rzecz, która potrafi zaskoczyć. Pasta jajeczna? Myślę, że jakiś dorsz, może? Pizza.
Zdecydowanie pizza. Na przykład słynne flaczki po madrycku razem z radkami. Ekstremalne danie. Czym? Radkami, no, czyli radki, czyli część odnóży świńskich, ale ta z paznokciami. No. I to się gotuje? Fancy. Z paznokciami? Nie. No, ale jest mnóstwo rzeczy, bo w Madrycie, jak to w stolicy, są knajpy z całej Hiszpanii. A Hiszpania, jak wiadomo, jest niezwykle różna. Wina są świetne. No, no, to jest naprawdę coś. A czy jest coś, czego byś nigdy nie zjadł? Znaczy, no tak, no jak się jest debilem i się jedzie do Kambodży, jak się jest głupim Europejczykiem i się jedzie do Kambodży, to ludzie jedzą tam tarantule na przykład. No. I wydaje im się, że to jest narodowe potrawa kambodżańska. Nie zdają sobie sprawy z tego, że ci ludzie nie jedli tam tego dobrowolnie, tylko jedli to z głodu. Czerwoni Kmerzy i reżim Czerwonych Kmerów. Była to największa opresja w dziejach ludzkości po prostu, jaka była. To komunizm Stalina przy tym to był pikuś mały. Więc ludzie z głodu no, jedli takie rzeczy. No a teraz przyjeżdża taki kretyn i mu się wydaje, że to jest lokalny narod... przysmak. I oni oczywiście to sprzedają, no bo sprzedają no tak, ciemniakom. Widzę. Jak jest popyt, to jest podaż. Wybierz jedno słowo z planszy i pokaż się pozostałym graczom, tak żeby zgadli, o który wyraz chodzi. Może się uda. Kraść. Świetne, piękne. Dobra, szybko. Ty. Podobno ludzie dzieli się na tych, co gdyby mieli wybrać chleb albo czekoladę na całe życie, no to jedni wybierają czekoladę, drudzy wybierają chleb. Co ty byś wybrała? Takie okrutne pytanie. Rzadko jadam bardzo kanapki. Kanapki to nie są jakieś takie hot. Chleb. Robert? Chleb. Igi? Nie no, chleb. Ja też chleb. Chleb. Trzeba się pozbyć po prostu. Ryb. Pięć. Ładnie pięć. Ha! No to tak chyba kolokwialnie. Tryki? No to liczba mnoga od tryka chyba istnieje. Od tryki. No. Tryk. Tryk. Trójna premiosłowna. Dziewczyno, 2, 3, 4. Chciałam powiedzieć, że masz 34 plus 24. Kurdensy. No było szybkie. Skraść. Kurde, właśnie szukam, czy może nie mają jakiegoś ładniejszego miejsca, żeby większą pytanę dostać. Ale bardzo to... Nie jestem. Dobra. I nigdy więcej? Już nie. Nie, ja pamiętam taką wersję z Oazy. Stań, powiedz, nie jestem sam, bo przy mnie jest Chrystus Pan. Ojej, to ja o to jeszcze zawsze śpiewam. A ja z Oazy znam, my chcemy życia bez palenia i bez picia. Po co? Alternatywna wersja. Najcięższy etap w tworzeniu muzyki dla ciebie? Muzyczna generalnie tworzenie trochę. Jest super przyjemne. Jaki jest najgłupszy rym, jaki napisałaś? O. Mój kumpel dotknął ją siusiakiem. Ja tak zostawię. Dobrze. Właśnie tak. Nie, tak jest lepiej. Jazdy, dobra. Habibi. Habibi, kochany. Dobra. Zaceruj skarpetę Mikołaja. Umiesz cerować? Znaczy, ja w ogóle jestem zawodu projektantem mody. Oh. Wow. Więc ja nawet kiedyś szyłam na maszynie, ale z tym. No tak, ponosiami... bo przecież ty jesteś po MSKP-u. Tak. Ja ci pomogę, chcesz? No. Zawsze masz pomysły na to też, żeby robić swoje rzeczy, ale ty też współpracujesz z innymi, prawda? Trochę oddałaś tę pałeczkę stylizacyjną, że tak zepsułem. Powiem. Zepsułem. Po zadaniu. Przepraszam, zepsułem. Jaki jest najlepszy i najgorszy prezent, jaki pan dostał? Najlepszy prezent jest każdym prezentem, pod warunkiem oczywiście, że nie jest to sweter w renifery. Zamach. O, jeszcze masz potrójną chyba. Słowną. Potrójna? Podwójna. Dobre. Chcesz komuś oddać, czy chcesz losować? Nie no, losuję, no jasne. No to dajesz. Przeczytaj tekst w innym języku i zgadnij, co to za utwór. A la fête à la maçon, mon type de la mélange.
Est un sale dynsy. Ja mogę wam podpowiedzieć, to jest polska piosenka, tylko to jest tłumaczenie. Tak, a mogę zobaczyć jeszcze? Polska piosenka to jest tłumaczenie. A Robert, ty mówisz po francusku dobrze? Rozumiesz tam wszystko? Nie, ale to, ale rozumiesz. To jest proste, no. No to, to przetłumacz na polski, to może reszta spróbuje. Viens-moi voir à la fête à la maison, première soirée kozak, pierwsze wieczory kozackie, jak jest taki tekst w polskiej piosence. To ja rzucę jeszcze jedną podpowiedź. Wieczory kozackie? Że nie znam takiego pseudonim utworu tej osoby trochę się pokrywa z twoim. Okay. To już wiecie. No dobra, to czekaj. To są szklanki? To są szklanki. Dużo nie ma, ale trudno. No dobra. Czy można tak? Nie ma rąbów? Można. No i super. Można. Gam. I I'm done. Maggie, szczęście, że niepodważalne zwycięstwo 205. Brawo! A ja ci ile miał kękę? 8 plus 14 to jest 22, 18, 30, 7 minus 5. To jest, w ogóle, to jest najzabawniejsze w tym, że w ogóle mi nie zależało na tym zwycięstwie. And the winner is... Margaret! Gratulacje! Szanowni Państwo, pozostało nam zadanie specjalne. Ulep uszka z farszem, ugotuj je i poczęstuj wszystkich. Czyli ja patrzę, a Wy robicie. Ale mam dla Was jeszcze fartuszki. A Ty częstujesz, dokładnie. Doświadczeni mają zrobić. Doskonały pomysł. Otóż szefowie kuchni tak naprawdę nie gotują, tylko mówią, co trzeba zrobić. Nawigują. A ja, jako że nie jestem szefem kuchni, więc teraz nim zostanę i powiem wam, jak zrobić uszka. Słuchajcie, po pierwsze, trzeba zrobić miejsce na desce. Farsz zostawiamy? Nie, farsz wek. Wek. Trzeba wziąć trochę mąki, podsypać stolnicę. Ja będę podawać. Rozprowadzić. Dobra, wystarczy. I tym wałkiem, kiedy chciała swojego męża krasnoludka wałkowała. Proszę rozwałkować. Podsypać sobie tutaj też. Podsypać tegesem. Tak. No. Czekaj, może z tym. O, super. Będę trzymał, trzymam. I, gi, nie no, chłopie i dzieci. Śmigasz. Urodzony. Jakbyś jak po prostu wałkował. Nie no, to nie, czemu tak? Było ładnie. Tak? Czyli co, było ładnie? No tak. Ta, tam już była mąka. No dobra, teraz... Uratuję. Pamiętaj, jak zabierzesz za dużo mąki, to się nie będzie kleić. No. Dobra. Musisz to tak rozwałkować, żeby było cienkie. Jesteś strasznie szybki. Ja wiem, że w rapie trzeba być szybkim. Ale teraz się przez chwilę poczuj się nie jak raper, tylko jak Pavarotti. Czyli wolno, włoskie frazy z siebie. Jak szef powie, tak brutalna będzie. Siła fizyczna. Mamy dwa kształty. Jak myślicie, którym trzeba będzie wykroić? Tym szerszym? Znaczy tym... Tymo. Grubszym. Nie. Bo uszka nie mogą być za duże. Czyli to jest bardzo proste. A to uszka, nie pierogi. O, tak. Uszka. Domu. Z łaski swojej, weź tutaj łyżeczką. Dobra. Ja pokażę pierwsze, a potem już. Ty lepisz. I teraz, posługując się tymi... To jest bardzo podobnie jak przy robieniu skrętów. No właśnie, zauważam. Tak idą te palce. Chodzi o to, żeby farsz nie podszedł do zgięcia, bo wówczas się nie zlepi. Teraz mamy kształt pierogów. Dobra, żeby się nie rozkleiły, bierzemy jeszcze i tak robimy tutaj, tak. Mhm. O. I na końcu możemy to jeszcze zrobić. Zagiąć. Tak, i teraz jest uszko. Paznokcie ciężkie? Kurczę. Oczywiście, jeśli nam się nie chce zlepić, to posługujemy się butaprenem. Albo jak Maggie mówiła, na ślinę. Na ślinę. No, ale najpierw ten, świadectwo szczepienia najpierw. No i co, mamy to, mamy to, pięknie, naprawdę. Cała ekipa się daje. Ciąg dalszy nastąpi. Nie.